projekt ogrodu klepnięty, a to oznacza, że dziewczyny mogą wybrać się na pierwsze łowy. Dzisiaj dzień zakupów. Przyjechałyśmy wybrać nawierzchnię do ogrodu Magdy i Marka. Tak, i też przyjechałyśmy wybrać płyty na taras. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Poszukujemy kostki, z której ułożymy nawierzchnię w pięknym wzorze. I my nie ukrywamy, że my znamy tę kostkę. Okay. My wielokrotnie już z niej korzystałyśmy. Mhm. No i właśnie przyjechałyśmy ją zamówić. Można ją układać naprzemiennie, równolegle. Mhm. Natomiast no, hitem jest jodełka. My już tak ją układałyśmy, bo to jest w ogóle super nawiązanie do wnętrz, bo tak, zazwyczaj dokładnie w wnętrzach jest ta jodełka, a my te wnętrza lubimy wynosić na zewnątrz, więc idealny produkt dla nas. Tu mamy jodełkę, tu jest ułożona na tak, to jest to ułożona w zwykłym formacie. Ale to już widać w ogóle, ale tutaj mamy w ogóle jeszcze wybór kolorów. Tutaj, jest różne odcienie tak, jeśli szarości. Jeśli chodzi o kolorystykę, mamy dosyć duży wybór. Ale to tylko odcienie szarości są, czy też jeszcze jakieś inne? Jeszcze jest korten, to jest taki rudawy odcienie, odcienie rudego. Ale tego nie używałyśmy. Nie, jeszcze kortenu nie. Ale my potrzebujemy szary, jasny szary. No to idealnie. I tutaj potrzebujemy jeszcze płyt na taras. Aha, jeśli chodzi o płyty tarasowe, mamy 4 odcienie płyty ceramicznej w kwadracie 60x60, 2 cm grubości. Są mrozoodporne, nienasiąkliwe. Dobrze, a sposób montażu? Możemy zamontować je jak płyty betonowe na podsypce, ewentualnie na wspornikach. O, super. Ale to, że nienasiąkliwe, to znaczy, że będą bardzo łatwe w utrzymaniu. O, tak. I to jest chyba najistotniejsze w tym wszystkim. Olcia, jak a propos kolorów? Każdy kolor jest ładny, ale do tego projektu najbardziej nam będzie ten najciemniejszy pasował. Mi też się tak wydaje. Okej, to co? Idziemy złożyć zamówienie na kostkę i na płyty. Zapraszam. Chodźmy. Kolejnego dnia na budowę dociera kostka brukowa. To co? Może jakaś mała wizytacja? Jak to na budowach bywa? 2 tygodnie troszeczkę nam się rozciągnęły. Dostawy, dostawy, dostawy. Jest kostka ażurowa. To są krawężniki. Ale zobaczcie, jakie fajne krawężniki. Krawężniki wzdłuż podejścia i tutaj jest miejsce na taśmę LED. Tak, takie czary. Tak, a tam widzę naszą ukochaną kostkę. To jest to, co właśnie lubimy. Zobaczcie, mniej znaczy więcej. Kosteczka prosta, prostokątna. A my zostajemy na budowie, by zobaczyć, jak z kostki brukowej powstaje miejsce parkingowe. Widać, że ekipa nie próżnuje. Mamy miejsce pod auto i taka przestrzeń musi być przepuszczalna. I to powoduje to, że ta woda jednak bardziej przenika do gruntu i nie jest to typowy beton. Idealne rozwiązanie. W końcu możemy wam pokazać gotowy ogród. Zaprowadzimy was do strefy ze stołem. Stół zewnętrzny. I ta strefa została wyodrębniona nawierzchniami. Tam mamy nawierzchnię mineralną, tutaj mamy kostkę w jodełkę. Wygląda to przepięknie. A teraz z części prywatnej płynnie przechodzimy do części frontowej. Zwróćcie uwagę na nawierzchnię. Mimo że jest betonowa, jest ażurowa. Więc jeżeli chcielibyście się zdecydować na betonowy podjazd, to wykorzystajcie taką kostkę, bo ona przepuszcza więcej wody. To jest super alternatywa do takich klasycznych kostek, a moim zdaniem wygląda zdecydowanie lepiej. Mi się bardziej podoba, tobie również, bo dlatego zaprojektowałyśmy. Chodźcie dalej. Tak zaaranżowałyśmy strefę wejściową. Położyłyśmy na niej przepiękne płyty ceramiczne w kolorze grafitowym, żeby nam wszystko pięknie, ładnie się łączyło. A zaletą tych płyt jest to, że one nie chłoną brudu i nie trzeba ich impregnować. Poza tym te płyty dostępne są w 4 odcieniach. O, kochani! Żyli! Żyli! No to cię przywitamy, przytulaski! Przeżyłyśmy to po werdykt! Po werdykt! Po wielu tygodniach prac. Wreszcie ogród gotowy. No i my jesteśmy bardzo ciekawe waszej opinii. Naszej opinii? No ja jestem przeszczęśliwa. Dawno marzyłam o takim ogrodzie. Przypomnijmy sobie, jak ten ogród wyglądał przed metamorfozą. Teraz wygląda tak.